Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piękny dzień za oknem. Z rana padało, mamusia się nawinęła. Tak właśnie patrzę, że wchodzi do domu, sprząta, myje miski, myje wanny na podwórku. Rano padało, było dosyć mokro. To jeszcze ci przerwę, jeszcze ja tak, mamusia jest ci potrzebna. Bardzo jesteś mi potrzebna, bardzo jesteś mi potrzebna. Bez ciebie to tutaj by się nic nie obyło. Nawet widzowie piszą, taka mamusia to skarb, to jest prawdziwy skarb. Tylko że zięciowie zawsze mówią o teściowej, że każda teściowa jest prawdziwym skarb. No i trzeba go zakopać. Ale mamusi nie zakopiemy, nie, nie, nie. A to dlatego zięć tak zawsze mówi, jak ja jadę dla teściów palić świeczki na cmentarz, to zięć się mnie pyta, teściowa, a warto ci wracać? Warto, warto. Warto ci jeszcze wracać. Na razie. Patrzę, czy mikrofon mi działa. Szybko i rychło w czas się kapnęłam. Ale widzę, że mikrofon działa. Jak to ja. Zawsze jakaś gafa musi być, a później dziwię się, że mam scenę do poprawki, bo głosu nie słychać. Od rana dzisiaj padało i to był tak naprawdę pierwszy deszcz od 2 tygodni. Też dobrze, mimo że mamy tutaj mokro, na brak wody jeszcze nie narzekamy, ale dobrze, bo oczyszcza powietrze i jednak przekrapia tą ziemię, która się zasklepia. Także deszcz jak najbardziej na tak. A teraz wyszło przepiękne słońce, zrobiło się ciepło, jest naprawdę cieplutko. No i tak myślę, że dzisiaj trochę ruszę gdzieś tam sobie połazić. Ale najpierw robię gołąbki, no i tak tutaj dosyć dużo było w SMS-ach do mnie takich próśb, aby pokazać, jak ja później już te gołąbki próżę, jak przygotowuję je do próżenia. Przepis na gołąbki już na kanale jest, także ja w opisie tego filmu wkleję link, kliknijcie sobie palcem w tytuł tego filmu i tam link do gołąbków będziecie mieli, kto jeszcze nie zna tego mojego przepisu, mojego wykonania, także tutaj się nie będę rozpowiadać. Już jak gołąbki mam zrobione, jak ja przygotowuję w ogóle rondel. No taki mam, taką starą brytwankę, kiedyś miałam żeliwną i tak naprawdę kiedyś były tylko żeliwne brytwanki. Jeszcze pamiętam, jak babcia miała. Ciężkie to, kurczę, było jak nie wiem co, ale naprawdę to były bardzo dobre brytwanki. Co się później z nią stało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Przepadła, wcięło ją. Coś się z nią, mama musiała ją gdzieś tam, może była już zniszczona, nie wiem. W każdym razie nie ma, kupiłam sobie później następne. Na spód daję zawsze trochę masła, tak 1/3 kostki, nieważne czy jest to kostka 200 gram czy 250, daję na spód masło, no i później wykładam liśćmi. Chyba każdy tak robi, nie? Liście po co? Po to, aby te gołąbki podczas... No u mnie mówi się to próżenie, dużo osób mówi gotowanie, duszenie, u nas zawsze mówiło się próżenie, czyli dochodzenie tych gołąbków na ogniu. Dochodzenie, jak to zabrzmiało. Liście daję już takie, te ostatnie, pierwsze liście zawsze obrywam sobie na gołąbki. A te takie twarde, małe, gorszej jakości zawsze wykładam. No i potrzebne one są właśnie, żeby te gołąbki się nie przypalały, nie przywierały. One bardzo ładnie tutaj na liściach będą dochodzić. No i teraz do brytwanki układam gołąbki. Też często rozmawiamy na temat zwijania gołąbków. No i z tego, co piszecie, przypadła Wam do gustu moja technika. Dla tych, którzy nie wiedzą, zwijam troszeczkę inaczej. Większość zawija tutaj teraz pod spód. One podczas gotowania się rozwalają. Ja z kolei tutaj te brzegi wciskam do środka. Podejdę bliżej, żeby było lepiej widać, jakoś mi tak, no nie na rękę, o tak. Zobaczcie, tutaj to i... Wpycham, muszę jednak odwrócić, wpycham to do środka. Tutaj są wepchane liście, tak wygląda gołąbek. On podczas
prużenia, nie rozwala się. No i później jak się wyciąga takiego gołąbka, można go wyciągnąć widelcem, szpatułką czy czymkolwiek, on zachowuje taki kształt. No i na talerzu ładnie wygląda, jak jest właśnie taki zawinięty właśnie z tymi liśćmi do środka. Prosta technika, bardzo prosta, tak jak i moje filmy. No i też cieszę się, że tak Wam do gustu przypadły, bo piszecie, że podoba Wam się właśnie taki naturalny styl. No i cieszę się z tego, bo też nie ustawiam nigdy scen. Jest dosyć sporo wpadek, tak jakby chociaż dzisiaj z tym mikrofonem. No, natura, naturalność po prostu. O, i teraz też dużo osób z Was mówi, że lubicie takie naturalne filmy. Wiem, że dużo z Was już ten kanał ogląda, ale kto jeszcze nie zna, polecam Wam kanał To się nie uda. Prowadzi go Kasia, fajna babka, prowadzi naturalnie, bez żadnego tam jakiegoś normalne, proste filmy, pokazuje swoje życie w starym, stuletnim domu. I takie naprawdę wszystko jest to czyste, przejrzyste, proste przede wszystkim. Siądzie sobie, rozmawia, mówi do ludzi takim prostym, zrozumiałym językiem. Też Wam podlinkuję kanał To się nie uda. Zajrzyjcie sobie, ciepły, przyjemny głos. Można się naprawdę odrelaksować, podpatrzeć coś, jak kobitka działa. Także polecam Wam. Kanał nosi nazwę To się nie uda, ale nie wiem dlaczego, bo Kasi wszystko się udaje. Tak jak i moje gołąbki. Zawsze mi się udają, zawsze wychodzą. Mam to szczęście, co już kupę razy podkreślałam, że mam starą, tradycyjną kuchnię na drewno. Ogień palić się musi, wtedy jest w kuchni klimat. I potrawy z takiej kuchni smakują o niebo lepiej, jak gotowane na ogniu takim z kuchenki gazowej. Tutaj jest całkiem inny ogień, inne źródło palenia się pod spodem. Są tradycyjne fajerki, które można ściągnąć, ale jak się ściągnie, to wszystkie gary będą okopcone. Ale zobaczcie, jaki klimacik. Fajerki są. No i teraz tutaj stawiam swoje brytwanki. Zalewam gołąbki wodą, zwykłą wodą, tak aby były one przykryte. I dodaję wegetę własnej roboty. Tak solidną łyżkę, aby tutaj tych warzyw było dosyć sporo, bo one nadadzą całego smaku dla sosu, bo tu się wytworzy taki sos własny i dzięki temu, że tutaj ten sos własny będzie na bazie wegety i prawdziwków, które zaraz dodam, te gołąbki, te liście przejdą takim fajnym aromatem. To wszystko będzie się teraz tutaj prużyło i nabierało takiego ciekawego smaku. Później można robić do tego różnego rodzaju sosy. Ja też osobiście robię sos z prawdziwków suszonych, bo bardzo lubimy. Teraz dodaję tutaj po garstce suszonych prawdziwków. I tutaj też. Przykrywam i będę teraz tutaj to dusić, prużyć około godziny, półtorej, aż liście staną się miękkie. Takie gołąbki można zrobić kilka dni wcześniej, ale tutaj też wiem, że dużo osób robi dużo, dużo wcześniej przed świętami czy przed planowaną jakąś imprezą i mrozi. I teraz nie polecam Wam prużonych gołąbków mrozić i później ponownie odgrzewać przed podaniem. Zdecydowanie lepszą metodą jest zrobić je i zamrozić na pół surowo, bez uprużenia. Z tego względu, że
No i później oczywiście przed już planowanym podaniem wyciągnąć, odmrozić i upróżyć. Będą one jak świeżutkie. Gołąbki upróżone, zamrożone zostaną pozbawione dużej ilości takich walorów smakowych przez mróz z zamrażarki. Mróz w zamrażarce wyciągnie bardzo cenne walory dla naszych kubków smakowych i wtedy te gołąbki często są, mimo że są odgrzewane, ponownie zalewane sosami, są często suche, mało tego, czuć je nieraz już zamrażarką, ale jeżeli one będą w wersji półsurowej zamrożone, nieupróżone i dopiero potem przed podaniem upróżone, uwierzcie mi, gołąbki są jak świeże. Od lat tak robię, też mi to ktoś polecił i to się naprawdę sprawdza. I upróżone. Jaki tutaj się teraz aromat wydobywa i to właśnie dzięki wegecie i prawdziwkom. Prawdziwki podczas prużenia wydobywają cały swój aromat i przekazują właśnie w liście gołąbków. Później te gołąbki, one są całkiem innego smaku, całkiem inaczej smakują, są takie wykwintne. I teraz można podawać je już w takiej wersji, co też często czynię, albo zrobić sos. Sosy robię przeważnie, tak jak już mówiłam, się znowu zaplątałam. Sos suszonych prawdziwków. Polski język nie jest jednak łatwy. Sos suszonych prawdziwków. Stół z powyłamywanymi nogami. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrzęszczywoszyce, powiat Łękołody. To tylko Polak wypowie. Także tutaj często robię właśnie sos z suszonych prawdziwków. I jest to idealne połączenie dla nas, dla naszej rodziny, bo uwielbiamy. Drugie też są już upróżone. Zapach tutaj się roznosi niesamowity. Za chwileczkę będę robić karkówkę w majonezie i kolejny przepis, albo później jeszcze następny będzie właśnie też z karkówki, która jest przepyszna na świąteczny stół. Także taki odcinek też będzie. Na dzisiaj to będzie tyle. Gołąbki zakończone. Bardzo prosto można je zrobić na wykwintny sposób i tego Wam właśnie życzę, żeby Wasze potrawy proste, a jednak były wykwintne, żeby zachwycały podniebienia i satysfakcjonowały gości. Tego Wam naprawdę bardzo życzę, ale oprócz starania się i przykładania do potraw, starajmy się i przykładajmy się tu. Tu, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Nieważne jest, co będzie na stole świątecznym, ile tego będzie i jakie to będzie. Ważne, abyśmy tutaj usiedli z taką radością, spełnieni i nie zamknięci na drugiego człowieka. Idą święta, wiele ludzi będzie miało niedostatek. Podzielcie się, znacie swoich sąsiadów, zwracajcie uwagę, czy ktoś nie potrzebuje Waszej pomocy, czy nie cierpi niedostatku. Zwróćcie na to uwagę i zadbajcie, aby takie osoby również miały radosne święta, godne, żeby na ich stole nie brakło chleba, bo wiem, że są takie osoby, które niestety cierpią ogromny niedostatek. I to my tutaj właśnie po to jesteśmy, aby im pomóc. Często później słyszy się słowa oburzenia, gdzie jest Bóg, gdzie był Bóg, dlaczego nic nie zrobił. Jak to gdzie? Zrobił wszystko. Postawił na drodze danej osoby nas. Właśnie tutaj jest Bóg. On stawia nas na drodze każdego człowieka, abyśmy mieli oczy, mieli uszy i mieli serce. No a niestety często ludzie nie mają ani oczu, ani uszu, ani już tym bardziej serca. Musimy na to zwracać uwagę. Nie można zadawać pytania i obwiniać Boga, bo to my jesteśmy winni. My jesteśmy winni temu, co się dzieje i temu, co się wydarzy. Także rozglądajmy się, otwórzmy te serca, podzielmy się. Naprawdę, święta to nie jest czas siedzenia przy stole i obżarania się
nie wiadomo czym, podzielmy się. Najwyżej będzie jedna kiełbaska na stole mniej, będzie pół bochenka chleba mniej, dwa jajka skromniej. Ale też święta będą. Będzie większa radość, bo sprawimy, że ktoś inny również te święta będzie miał. I tego Wam życzę. Życzę Wam, żebyście umieli się podzielić i mieli oczy, uszy i serduszko. Do następnego.